członkowi żyli z prawem głosu, panu Michałowi Koźnikowi, który poprowadził Państwa przez meandrową osobę ze strony Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Życzę Państwu udanych wystąpień, życzę Państwu sukcesu w naszym konkursie. Zapraszam Was, zapraszam naszych kolegów do interesowania się jego przebiegiem i do tego, byście Państwo przyjeżdżali do tego Instytutu do pięknej sali Sejmu Śląskiego. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj 25 mówców będzie wygłaszało przemówienia pod ogólnym hasłem Dobroć bez odwagi jest niewiele warta. Zawsze staramy się, żeby hasło miało swoje walory etyczne też, nie tylko dawało okazję do popisów. Szanowni słuchacze, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wspólnie rozważanie na współzależności dwóch uniwersalnych wartości moralnych, jakimi bez wątpienia są dobroć i odwaga. Do tegorocznego konkursu krasomówczego przygotowywałam się dosyć krótko, pomimo że temat wydał mi się bardzo trudny na początku. Pomyślałam sobie, że nie będę wyszukiwać jakichś pięknych cytatów z internetu, do których na pewno dojdzie każdy inny uczestnik, tylko podejdę do tego tematu w bardzo prosty sposób, podając przykłady z życia codziennego, które są bliskie mi i myślę każdym innym uczestnikom, ponieważ nie warto jest, myślę, iść zbyt wysoko, bo tak naprawdę to widać po prostu, że to nie dotyczy nas i po prostu gdzieś mamy to wyuczone, gdzieś tam z karteczki nauczone i byle to powiedzieć i żeby to brzmiało dobrze, a jednak nie poruszamy problemów, które faktycznie nas dotyczą i to uważam, że to jest istotne, aby jednak mówić o tym, co nas dotyczy. Szanowni Państwo, dobroć bez odwagi jest niewiele warte. Kiedy zobaczyłam właśnie taki temat konkursu, pomyślałam, pozwolę sobie zacytować. Boże, Wiktoria, co ty powiesz? Przecież dobroć to dobroć i zawsze jest warta wiele, bez względu na to, czy potrzebna twoja była odwaga w jego okazji. Jednak również dopiero później uświadomiłam sobie, że przecież każda dobroć wymaga odwagi. Bo przecież wszyscy jesteśmy dobrzy dla innych ludzi. Kiedy komuś upadnie jakiś przedmiot, podniesiemy go, pomożemy starszej pani przejść przez ulicę. Po co nam do tego dwa? Czy jednak ktoś z nas zastanowił się, ilu z nas odważyłoby się wejść do płonącego domu, aby kogoś z nich uratować? Czy nie zważając na opinię innych, wtrąci się w sprawę patologicznej rodziny i pomóc dzieciom? Jednak serce ściska mnie ze wzruszenia, kiedy widzę zwykłego chłopaka, patrzącego z miłością na chorego mężczyznę na wózku lekarskim. Kiedy z czułością obejmuje jego ręce przy modlitwie Ojcze Nasz. Trudność polegała na tym, że bardzo dogłębnie chciałam interpretować to hasło, ale poszłam bardziej drogą prostoty, żeby powiedzieć swoją opinię na temat dobra w sposób prosty. By lepiej zobrazować tę sytuację, posłużę się prostym przykładem. A mianowicie proszę sobie wyobrazić, że ta autorządówka symbolizuje naszą dobroć, a ten autoakumulator symbolizuje naszą odwagę. Mając samą żarówkę, bez źródła energii, to jest dobroć, posiadamy ją, ale możemy z nią za bardzo nic zrobić. Krótko mówiąc,
jest dla nas niewiele wartości. Jestem spokojny o przyszłość konkursu krasomówczego, dlatego że to, czego niezwykle potrzebujemy dzisiaj, to lepszej jakości debaty publicznej, czyli ludzi, którzy będą przygotowani do tego, aby w wystąpieniach publicznych, wszystko jedno jakiej skali, czy to jest przestrzeń szkoły, uniwersytetu, firmy, rozmowy towarzyskiej, czy przestrzeń polityki, będą w stanie skonstruować poprawną wypowiedź, dobrze argumentowaną, będą potrafić zarządzać wypowiedzią w czasie, co jest niezwykle trudne, a w konkursie jest to jeden z podstawowych wymogów, aby przemówienie, wypowiedź była ściśle dostosowana do reguł czasowych. To jest jedna z rzeczy, których w większości nie potrafimy jako uczestnicy debaty publicznej. Wszyscy narzekamy na spadek jakości sposobów, w jaki dyskutujemy. Mówimy, że coraz częściej się obrażamy, że manipulujemy wypowiedziami, że nie uznajemy faktów albo nie przekazujemy, przekonując się nawzajem, prawdziwych informacji, tylko raczej dążymy do tego, żeby pokonać przeciwnika. Ten konkurs, kryteria oceny uczestników konkursu, one nie tylko biorą pod uwagę sprawność retoryczną, ale to, czy autor wypowiedzi jest przekonujący, czy posiada wiedzę na temat, o którym mówi, czy szanuje i uwzględnia swojego odbiorcę. Zespół tych cech pokazuje, że konkurs nie tylko będzie się rozwijał, ale jest niezwykle potrzebny. Dla ilustracji tego porównania opowiem swoją historię. O botaniczce, której ogród marzeń i planów musiał zwiędnąć, by zrozumiała, że brak odwagi dla człowieka jest tak samo krzywdzący jak suszy dla rośliny. Potraktuję to jako spowiedź na stratki. Z drugiej strony przychodzi mi na myśl przejmująca scena z filmu Michalisa Kakogianisa, dyrektor. Główny bohater Bazy jest w niej świadkiem linczu wykonywanego na młodej kobiecie przez społeczność greckiej wioski. I mimo że całym sercem jest po stronie ofiary, nie robi nic. W przygotowaniach pomogła mi przede wszystkim modlitwa i konsultacje z moim tatą, ponieważ oboje interesujemy się filozofią, a do tego mój tata studiuje filozofię, więc oboje wyszliśmy z książek świętego Tomasza z Akwinu, czytaliśmy je wieczorami i potem cały dzień siedziałam nad kartką i wszystko próbowałam skumulować w swoich myślach mądrość od Boga, żeby napisać to przemówienie. Ile zdawaliśmy ludziom okazać serca bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz Bóg. Ile zdołaliśmy wynagrodzić dobre za wyrządzane nam zło. Ten różowy identyfikator przypomina o tym, że jakiś czas temu dzięki swojemu projektowi społecznemu została finalistką ogólnopolskiej olimpiady z woli i historii. Ale jak powiedział Andrzej Modro, kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Jestem Ukrainką. Szukałam informacji więcej w swoim ukraińskim YouTubie. No i znalazłam takie pojęcie jako Zofia Bania, Polka, która była taka więc odważna. To było trudne do znalezienia jakąśkolwiek informację, która nie będzie się powtarzała następny raz. I miałam dwie postacie, które byli dla mnie jako moje indywidualne. To patron mojego miasta, który jest i bohaterem mojego kraju, Bogdan Chmielnicki. No i sama Zofia Bania. Jeśli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to inne cnoty są bez znaczenia. Tak mawiał Winston Churchill, a więc już następnie można przyjąć, iż dobroć bez odwagi jest niewiele warta. Jest to historia o Niemieczyka, Lopa Zalomoka. Miał 6 lat. Miałam spore trudności przy przygotowywaniu się, dlatego że temat w tym roku był naprawdę w skomplikowany sposób sformułowany i dawał dużo do myślenia. Trzeba było się przygotować tak mocno merytorycznie, no i też wiele razy poprawiać mowę, bo no, limit czasowy to jednak jest rzecz, która ogranicza jakiś ciąg twórczy i pisanie mowy. Ale no sam w sobie temat był bardzo ciekawy, inspirujący i po takim głębszym namyśle uruchamiał się bardzo duży kontekst intertekstualny i naprawdę jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość i zaszczyt uczestniczyć w tym konkursie. No i myślę, że za rok też podejdę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze.